klękać czy nie klękać? Oto jest pytanie. Tym bardziej, że jest to omawiane w wielu forach, na wielu social media, więc odpowiedzmy sobie na to. Ale nim do tego dojdziemy, najpierw krótka wycieczka historyczna. Otóż niektórzy historycy, pisarze starochrześcijańscy nawet komentują, że u początków naszej wiary komunia była przyjmowana na rękę. I tutaj od razu pretensje, jak to? Szoku, przecież to jest takie niegodne. A później od XII wieku z kolei były rozkładane specjalne obrusy przez akolitów i potem ludzie przyklękali na nich i przyjmowali Najświętszy Sakrament. A od XVI wieku znowuż te obrusy były rozkładane na specjalnych ławach, które potem w miarę czasu przekształciły się współczesne balaski. Także jak widzimy, jest to bardzo twórczy temat i zmienny, bo znak to jest pewne nastawienie i odczytanie w danej epoce. My nadajemy znaczenia pewnym gestom, pewnym wymiarom. Ale oczywiście to nie jest odpowiedź, żeby robić sobie tak, jak uważamy. Powróćmy do tego pierwszego pytania. Klękać czy na stojąco? Oczywiście, że kiedy możemy, to lepiej klękać, bo to jest godniejsza postawa. Bo zgięte kolana mówią o gorącości naszego serca. I pamiętam taką sytuację, kiedy ostatnio mój proboszcz powiedział mi, abym w trakcie wizyty kolędowej u ludzi klękał podczas modlitwy. I na początku miałem pewien opór. Mówiłem, że do tej pory nigdy tak nie robiłem. Zawsze na stojąco były odmawiane modlitwy. A kiedy się przełamałem, to nawet po jakimś czasie potrafili ludzie powracać i mówić, proszę księdza, jak to miło było wspólnie, całą rodziną uklęknąć i się pomodlić. Nigdy do tej pory czegoś takiego nie przeżyliśmy. Także jak okazuje się, przyklęknięcie to nie jest tylko kwestia jakiegoś tam znaku. To naprawdę jest w stanie poruszyć nasze wnętrze. Wbrew pozorom, postawy to bardzo ważna sprawa, ponieważ dzięki nim możemy wyrazić, co w naszym sercu gra, a obok tego, poprzez postawę, otwieramy się na to, co Bóg ma nam do przekazania. Dlatego zatrzymajmy się chociaż pokrótce przy różnych postawach w trakcie Eucharystii, abyśmy nie myśleli, że tylko mamy godnie przyjąć Najświętszy Sakrament, bo mamy przeżyć całą Najświętszą Ofiarę w sposób jak najbardziej pełny, wyrazisty i zrozumiały. Postawa stojąca jest wyrazem szacunku i również po prostu wzięciem się do pracy. Stoję, więc jestem gotowy. Zresztą zobaczmy, jak wchodzi do pomieszczenia jakaś osoba, która jest wyżej postawiona ode mnie, to automatycznie wstaje. I poza tym od dawien dawna uważano, że aby być pośrednikiem między dwoma stronami, trzeba stać. I z tego powodu kapłan, kiedy odczytuje Słowo Boże, czy wypowiada różne modlitwy, jako pośrednik między Bogiem a ludem wiernym stoi. Gdy popatrzymy z kolei na sprawę od strony historycznej, to ojcowie Kościoła mówili, że postawa stojąca jest wyrazem naszej wolności, że dzięki Chrztu Świętemu, temu sakramentowi, zyskujemy godność dzieci Bożych, że zostaliśmy wyzwoleni z grzechu pierworodnego. Do utrwalenia postawy klęczącej przyczyniła się XI-wieczna herezja Berengariusza z Tours, który zakładał, że podczas Eucharystii nie ma realnej obecności Jezusa, że to są tylko symbole jakiejś Jego szczególnej obecności, ale nie jest to rzeczywiście Jego ciało i Jego krew. I dlatego wierni, aby podkreślić i uszanować momenty eucharystyczne, zaczęli klękać, jak i również podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Z kolei już w IV wieku zapiski historyczne podają, że ludzie klękali przed rzeczami świętymi, czy to przed progiem kościoła, przed ołtarzem, czy przed krzyżem, jak i również przed osobami, biskupami i kapłanami. Wedle starożytnego zwyczaju postawa siedząca przysługiwała nauczycielom, urzędnikom i sędziom i była wyrazem ich godności oraz władzy. Postawa siedząca także bardzo wyraża słuchanie, dlatego przysługuje ona uczniom. I z tego między innymi powodu siedzimy w momencie czytania czytań, bo chcemy przyjąć w ten sposób Słowo Boże i chcemy pokazać naszą gotowość pracowania z Nim, aby przyjąć i nie uronić ani jednego słowa. I co ciekawe, kiedyś w kościele nie było ławek, siedzieli tylko i wyłącznie kapłani. Ławki zaczęły się pojawiać wraz z protestantami, którzy umiejscawiali je w swoich kościołach, a w miarę czasu trafiły one również do katolickich świątyń, ale u nas były one dodatkowo razem z klęcznikami.
trakcie mszy świętej zastanawiaj się, co wyrażają poszczególne postawy, aby się wykonywał coraz bardziej świadomie. Kiedy klękasz, to mów: szanuję Ciebie, Boże. Kiedy wstajesz, mów: jestem gotowy, aby działać Twoje imię. A kiedy siadasz, mów: chcę słuchać Twojego słowa i nie uronić ani jednego wyrazu.